Boleszyn to niewielka miejscowość położona przy granicy województwa warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. Mimo swoich niewielkich rozmiarów, to właśnie w tej wsi znajduje się jedno z trzech największych gospodarstw rolnych w gminie Grodziczno. Oprócz hodowli trzody chlewnej, funkcjonuje w nim nowoczesna biogazownia rolnicza, która zaopatruje w ciepło około 250 domów, dwie szkoły oraz dwa kościoły, a także innowacyjną betoniarnię. Biogazownie rolnicze w polskim krajobrazie nie są żadną nowością, ale nadal nie ma ich w Polsce aż tak wiele i dlatego nie wszyscy wiedzą, jak one działają i w jaki sposób wytwarzają biogaz rolniczy, z którego następnie produkowana jest energia elektryczna i ciepło. Jak mieszkańcy okolicznych wsi podchodzą do boleszyńskiej biogazowni? Czy właścicielowi tej instalacji trudno było przeprowadzić taką inwestycję? Odpowiedzi na te pytania szukaliśmy w tym uroczym zakątku Warmii i Mazur. Powiat nowomiejski zajmuje obszar 695 km2. Zamieszkuje nasz powiat około 44 tysięcy mieszkańców. Powiat nowomiejski jednak jest przewagą rolnictwa. Jesteśmy tutaj mocarzem, jeżeli mogę użyć tego słowa, w produkcji trzody chlewnej oraz drobiu. Przy czym trzeba tu od razu dodać, że posiadamy również kilka, nawet kilkanaście poważnych zakładów przemysłowych. Miejscami, które warto odwiedzić w naszym regionie, to Bazylika Miejska w Nowym Mieście Lubawskim. Do tego w Nowym Mieście są pozostałości murów. Również możemy mówić o ruinach zamku Kapituły Chemijskiej w Kurzętniku. Biogazownia Biogal, przedsiębiorstwo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jest jedynym tego przedsiębiorstwem w powiecie nowomiejskim. Ciepłem z tej biogazowni objęte są dwie miejscowości, Mroczno i Boleszyn. Jeżeli byśmy mówili o zwartej zabudowie, to dostarcza biogazownia ciepło do prawie 95% odbiorców. W tym ważne są odbiorcy publiczni, szkoły, kościoły. Wspomniany przez starostę zabytkowy kościół pod wezwaniem świętego Marcina w Boleszynie jest ogrzewany ciepłem z biogazowni rolniczej, która jest oddalona od niego o zaledwie 500 metrów. Jak to możliwe, że ciepło z biogazowni rolniczej trafia do innych obiektów? Przyjrzyjmy się temu obiektowi z bliska. Biogazownia rolnicza w Boleszynie powstała w 2012 roku. Podobnie jak wszystkie tego typu obiekty funkcjonujące w Polsce, instalacja nastawiona jest głównie na produkcję energii elektrycznej. Jednak w wyniku jej pracy powstaje również ciepło oraz masa pofermentacyjna, która może być z powodzeniem wykorzystywana do nawożenia pól. Produkcję biogazu rolniczego można podzielić na kilka etapów. Najważniejszym z nich jest odpowiedni dobór substratów oraz dbałość o właściwy proces fermentacji metanowej. Biogazownia rolnicza w Boleszynie wykorzystuje przede wszystkim gnojowice z własnej fermy trzody chlewnej, jak również kukurydzę uprawianą na potrzeby biogazowni. Ponadto w instalacji przetwarzane są odpady pochodzące z przemysłu rolno-spożywczego, takie jak wywar pogorzelniany, pozostałości z owoców i warzyw, a także przeterminowana żywność, dla której została zbudowana specjalna linia technologiczna do mechanicznego rozpakowywania produktów. Nasza instalacja ma pozwolenie zintegrowane z możliwością przetwarzania około 800 ton odpadów dziennie. Oczywiście nie mamy takiego poziomu na dzień dzisiejszy. Mamy między 300 a 400 ton wszystkiego rodzaju odpadów, substratów, ogólnie rzecz ujmując. Natomiast potencjał jest dużo większy. Zanim substraty trafią do komory fermentacyjnej, zostają odpowiednio rozdrobnione. Jednolita masa bowiem znacznie szybciej i o wiele lepiej poddawana jest procesom fermentacji. Tak przygotowany wsad poprzez jeden z czterech dozowników trafia do komór fermentacyjnych. Tu w procesie mieszania i fermentacji metanowej, zachodzącej wyłącznie w warunkach beztlenowych, powstaje biogaz rolniczy, który trafia rurociągami do silników, gdzie jest spalany. Biogazownia rolnicza w Boleszynie w ciągu roku może wytworzyć ponad 14 milionów metrów sześciennych biogazu rolniczego, dziennie przetwarzając około 400 ton substratów. W prezentowanej instalacji biogaz rolniczy jest spalany w 5 silnikach kogeneracyjnych o łącznej mocy elektrycznej wynoszącej 3,6 MW. Dzięki pracy silników możliwe jest wytwarzanie około 28 tysięcy MWh energii elektrycznej rocznie, co pozwala na zaspokojenie potrzeb energetycznych około 11 tysięcy gospodarstw domowych. Na skutek spalania biogazu w silnikach kogeneracyjnych, poza energią elektryczną, powstaje także znaczna ilość ciepła. Część z tego ciepła zostaje wykorzystana do ogrzewania zbiorników fermentacyjnych, jak również do ogrzewania gospodarstw domowych, mieszkańców gminy oraz zakładów lokalnych przedsiębiorców. Dodatkowo masa, która zostaje po etapie fermentacji, może być z powodzeniem wykorzystana jako naturalny nawóz ekologiczny o bardzo pożądanej przez rolników strukturze azotowej.
W bolszyńskiej biogazowni powstała specjalna instalacja do suszenia i granulowania masy pofermentacyjnej. Dzięki temu produkt może być oferowany również w sklepach. Wiemy już, jak działa biogazownia rolnicza w Boleszynie. A co o samej instalacji może powiedzieć nam jej właściciel? Inspiracją do budowy tej instalacji, na której się znajdujemy, było posiadanie przez naszą rodzinę dużej fermy produkcji trzody chlewnej. Emitowane zapachy z tej produkcji trzody chlewnej to właściwie był główny powód, żeby zutylizować gnojowicę, która powstaje przy produkcji. I realizowaliśmy ją przez 10 lat. Rozpoczęliśmy od tego, aby pozyskać odpowiednią technologię. Wiadomo, że byliśmy jedną z pierwszych instalacji, która budowała się w Polsce, a więc tego typu technologie nie były rozwinięte. Musieliśmy się podpierać technologiami już funkcjonującymi w Unii Europejskiej. No i oczywiście dalej były konsultacje ze społeczeństwem, z obecnymi wówczas urzędującymi władzami samorządowymi i w ten sposób powstał projekt i następnie szukaliśmy finansowania, co było też nie lada wyczynem. Samorząd terytorialny, wówczas urzędujący wójt i rada, była bardzo przychylna inwestycji. W związku z tym mieliśmy jak gdyby zielone światło od samorządu lokalnego. Naszym zadaniem było przekonanie społeczeństwa. Zrobiliśmy to poprzez konsultacje z naukowcami z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i poprzez wyjazd studyjny mieszkańców Boleszyna do podobnych instalacji funkcjonujących na terenie Niemiec. I dopiero wówczas nastąpiły kolejne spotkania i udało nam się społeczeństwo przekonać. Zresztą nie mieliśmy żadnych oporów społecznych od tego momentu. Największym wyzwaniem to oczywiście zagospodarowanie ciepła, które powstawało. Z początku to ciepło nie było w ogóle zagospodarowane. Dzięki Narodowemu Funduszowi pozyskaliśmy dość duże środki na budowę sieci ciepłowniczych i w ten sposób ciepło, które było ciepłem odpadowym, którego żeśmy bardzo duże ilości generowali, zostało zagospodarowane. My swoim istnieniem przez 9 lat udowodniliśmy, że ta instalacja nie jest w żaden sposób uciążliwa. Tego typu instalacje mogą współistnieć w społeczeństwie i mogą przynosić bardzo duże efekty. Przede wszystkim ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Przemysł rolno-spożywczy wytwarza bardzo duże ilości odpadów i są one problematyczne, natomiast te odpady dla biogazowni są potencjałem, który można wykorzystać w procesie wytwarzania biogazu rolniczego. Sprawdźmy, czy rzeczywiście biogazownia rolnicza w Boleszynie przynosi korzyści lokalnej społeczności. Zapytaliśmy o to przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz mieszkańców Boleszyna i Mroczna. Biogazownia nie tylko generuje miejsca pracy w samym zakładzie, ale również generuje miejsca pracy tam, skąd dostarcza się substraty do funkcjonowania biogazowni. Firma Biogal również odprowadza podatki i to ten podatek od nieruchomości, który wpływa bezpośrednio na rzecz gminy Grodziczna, natomiast w podatku PIT i CIT korzystamy przecież wszyscy, nie tylko mieszkańcy Putna Miejskiego. Parafia przede wszystkim korzysta z ogrzewania, z biogazowni, ogrzewania kościoła, a także obiektów wszystkich przykościelnych. No przede wszystkim dla parafii jest to niesamowita oszczędność w kosztach eksploatacyjnych. Praktycznie wszystkie budynki, które znajdują się na terenie parafii, a to nie tylko kościół, nie tylko plebania, jest też kaplica świętego Huberta z 1810 roku, jest XIX-wieczna stodoła na placu czy organistówka, wszystkie są zabytkowe, wszystkie wymagają takiej opieki konserwatorskiej i szczególnych nakładów. I cieszymy się, że także ta forma ogrzewania, jaką jest to ciepło z biogazowni, pomaga nam w zachowaniu tej substancji zabytkowej i daje też bezpieczeństwo. Nie ma żadnego zagrożenia dla tych naszych zabytków dzięki takiej bezpiecznej formie ogrzewania. Z samej energii z ciepła w Mrocznie korzysta 195 domostw, a w Boleszynie 65. Kwota uzależniona jest od powierzchni domu, także to są różne kwoty, ale na pewno jest to gdzieś szacunkowo 40% mniej. No a co za tym idzie, no to
Mamy i czyste powietrze, nie mamy dymu, nie mamy popiołu. Myślę, że sąsiedztwo takiej biogazowni, jeżeli jest podłączenie do ogrzewania, do domu, myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Z pobliskiej biogazowni rolniczej mamy dostarczony, wybudowany ciepłociąg do naszego zakładu i ten ciepłociąg zabezpiecza nas w ciepłą wodę na potrzeby naszej firmy. Po prawej stronie widzimy dojrzewalnię produktów, która wykorzystuje ciepło z biogazowni. Ta dojrzewalnia pozwala nam w pełnym zakresie usystematyzować proces produkcji i wprowadzić przewidywalność tego procesu. Po lewej stronie mamy wytwórnię betonu, która również w okresie zimowym doprowadza i podgrzewa mieszankę betonową do żądanych parametrów, tak aby powtarzalność produkcji była w naszym przypadku 100%. Do tej pory nasz zakład w okresie sezonu zimowego zużywał około 70 do 100 ton węgla. Na chwilę obecną, po pierwszym roku, w którym użytkujemy i korzystamy z tego ciepłociągu, zużycie węgla było zerowe. Współpracuję z biogazownią od 4 lat. Zaczęło się od nawożenia substratem przed siewem rzepaku. Substrat przyjeżdża w formie płynnej cysternami na pole, zostaje rozlewany na areał i natychmiast zostaje przykryty glebą przy pomocy talerzówki. Nawożenie mineralne w przypadku stosowania pod rzepak na jesień jest zredukowane do zera. Jest tylko nawożenie wiosenne. W przypadku kukurydzy nie ma praktycznie nawożenia mineralnego oprócz stosowania nawozów podsiewacz. W przypadku pszenicy także jest stosowane tylko nawożenie wiosenne. Jesienne nawożenie zostało zlikwidowane przez stosowanie substratu. Stosujemy z reguły na hektar około 40 do 60 metrów sześciennych tego substratu. No jest około 2/3 tańsze stosowanie substratu niż wykorzystywanie nawozów mineralnych, z tym, że ta różnica będzie jeszcze większa w przypadku sytuacji, w której ten nawóz strasznie zaczyna drożeć i widać, że nie będzie taniał. Korzyści wynikające z wykorzystania substratu są następujące. Drastyczna redukcja kosztu wynikająca ze stosowania substratu, a nie wykorzystywania nawozów mineralnych. Także polepszenie życia w glebie. Tutaj jednak widać ewidentnie, że igrzownic się pojawiło więcej. Widać, że to działa bardzo korzystnie. No i wyższy plon. Jestem bardzo zadowolony z współpracy z biogazownią i ta współpraca będzie się przesuwała na coraz wyższe poziomy. Jak widać, lokalna społeczność pozytywnie odbiera działalność biogazowni rolniczej w Boleszynie. A jak tego typu instalacje są odbierane przez mieszkańców innych gmin, na terenie których planowana jest budowa biogazowni rolniczej? Główne obawy są związane z pogarszeniem się jakości życia spowodowane odorami. Wszystkie te obawy można rozwiać poprzez rzetelną informację, poprzez partnerskie podejście do tematu i edukację i pokazywanie pozytywnych przykładów instalacji funkcjonujących, uszytych na miarę. Korzyści mamy wiele. Główne to niezależność energetyczna, cieplna, a w przyszłości też gazowa. To miejsca pracy, to wpływy z podatków, dość duże do samorządów, jak również cenny, żyzny nawóz dla rolników i działkowców. Jak mogliśmy przekonać się tu na miejscu w Boleszynie, biogazownia rolnicza to nie tylko mała, lokalna firma. Tak naprawdę tego typu instalacja może stanowić motor napędowy dla lokalnych przedsiębiorców i przynosić wiele korzyści okolicznym mieszkańcom. Dzięki biogazowni mogą oni cieszyć się niższymi kosztami ogrzewania domów, mniejszym zanieczyszczeniem powietrza i mają możliwość podjęcia pracy na miejscu. Dodatkowo, o czym nie wszyscy wiedzą, biogazownia rolnicza znacznie redukuje nieprzyjemne zapachy związane głównie z chowem zwierząt gospodarskich. Jeśli chcą Państwo poznać więcej szczegółów dotyczących biogazowni rolniczych, zapraszamy do odwiedzenia Boleszyna oraz strony internetowej www.kowr.gov.pl.